Cześć, witam was w grze pod tytułem Kowbojskie Pojedynki 2 Smoking Barrels. I będziemy sobie teraz w to grać. Jest to gierka taka przeglądarkowa, jak też wiadomo widać po serii. I jest to gra kowbojska, w której liczy się zręczność. No i troszeczkę też taka strategia. Nie, to jest strategia, tutaj nie ma co podciągać, ale trzeba umieć dysponować pieniędzmi, żeby mieć na wejściówkę na kolejny pojedynek. Jest to gra, w którą grałem, jak byłem jeszcze mały. W każdym razie mniejszy, chociaż już większy nie będę, więc mogę powiedzieć mały. I bardzo mi zapadła ta gra w pamięci. Pamiętam, że w nią dużo dość maniaczyłem. I teraz jak szukałem właśnie do odcinka jakiejś gierki, patrzyłem po najwyżej ocenianych, najpopularniejszych, to na tych pierwszych stronach były jakieś takie cienkie gierki. A jak zobaczyłem miniaturkę tej gry, wiedziałem, że już wiedziałem, że z tego nagram. No, więc sobie zaczynamy. Na początku mamy taki tutaj tutorial. Tak, jeszcze pochwalę się, że już raz spróbowałem nagrać odcinek z tego, ale tak mi poszło beznadziejnie, że musiałem to wywalić. Okej, okay, więc zaczniemy sobie tak spokojnie z tym pistolecikiem za zero i amunicją za zero, żeby mieć dużo hajsu. Muszę sobie kupić kapelusz, ale po co mi to? Wolę sobie kupić później jakąś strzelbę, noże czy coś i móc sobie dorabiać hajs. Kostki jeszcze są. I siodło, z takiego dorabiania hajsu dodatkowego. A tak to polega to głównie na takich zwykłych pojedynkach, tak? No właśnie takich. Trzymamy najpierw na safe area celownik. Później mamy wcześniej niż przeciwnik dojść na tutaj tą planszę, na tą tarczę. Im bliżej środka, tym więcej obrażeń zadamy przeciwnikowi. Chyba że przeciwnik kliknie wcześniej. Runda przerwana po pierwszym strzale. Ogólnie chyba. Znaczy nie, wtedy już nasza runda się kończy, ale przeciwnik jeszcze może nas postrzelić, więc lepiej za wcześnie sobie nie kliknąć. Okej, na razie też nadal nic nie będę kupował, jedziemy sobie kolejny. Na tych jest łatwo, więc można sobie tak zaszaleć. Okej, tak delikatnie go tu postrzeliłem w nogę tylko chyba. O! Już lepiej i jeszcze raz i będziesz martwy. Okej, i zginął. Dobra jest ta muza. No, przydałoby się teraz coś zainwestować. To sprzedamy, to kupimy. Aha, to jeszcze muszę z tamtym. No dobra, dobrze, że ten pistolet pierwszy jest za darmo. Lecimy teraz kowboja rangi drugiej. Wejściowe jest 20, więc już trzeba troszeczkę się postarać. Okej. To już jest trudniej, bo mam pistolet słaby. Najgorsza amunicja. Więc trzeba się mieć na baczności. Jeśli was ciekawi, czy można tutaj oszukiwać, oszukiwać, żeby po prostu przyspieszyć myszkę, nie da się. Po prostu gra ma swoje tempo myszki. I trzeba po prostu wykazać się tu zręcznością. I nie ma przebacz. Okej, wywalam ten pistolet, kupuję nowy. Buy item. Okej, mam już dość dużo pieniędzy, ale jeszcze za mało, żeby coś tutaj dobrego kupić. Więc na razie będziemy uważać sobie. Chociaż sprzedam tą amunicję, kupię tą. Kupię po prostu amunicję, a nie wezmę za darmo jakąś tam najgorszą. Co to jest? Copper, jakaś miedziana. Teraz sobie wziąłem. Iron. Nie wiem, co to jest w sumie. Iron, no to żelazna jakaś, coś w tym rodzaju. No, to ciśniemy. Oje, myślałem, że uda mi się go za pierwszym razem zabić, ale nie. Bo im wcześniej zabijemy, tym więcej amunicji zostanie i więcej osób możemy jeszcze później pozałatwiać. Oje! No. Hajsu już jest dość sporo, mógłbym sobie kupić noże. Spróbuję. Co mi tam, kupię noże. Pokażę wam tutaj właśnie ten event specjalny. Train your knife drawing skills. You never know when you need them in this jungle. No i mamy po prostu rzucać sobie. Oh yeah. I też zarabiamy tutaj pieniądze właśnie w ten sposób. To też trzeba troszeczkę tutaj się wykazać. Nie jest to takie łatwe. Ale bardzo fajny sposób, jeżeli po prostu przegrywamy te i trzeba nam troszeczkę hajsu. A, ledwo trafiam.
No, nie. O kurde. Super, wszystko u góry wbijam. No, teraz już lepiej, troszkę tam hajsu zarobię. Przecież noże chyba są tak najmniej się zarabia, ale można zawsze, no nie? Zawsze coś. Okej, jeszcze dwa. To może do dychy dobiję. Jest, mamy dychę. 10 dolców zarobione. O, nawet 11,5. Nie wiem, tak przybliżę. Oj, nawet więcej może przebiję to. Nie, jednak nie przebiję. Okej. I hajsu nam troszeczkę przybyło. Możemy sobie zaraz coś kupić. Ale nie będę nic kupował. Lecimy. Lecimy pokonać kolejnych kowbojów. Jak pójdzie nam z tym? Oh yeah. Brakowało. Już niewiele brakowało, a ja bym dostał w czerp. Ale udało się. Zamuliłem, ale i tak udało się wyprzedzić go. Dobra, póki mam amunicję i ten, lecimy z kolejnym. Oh yeah. Świetny strzał, ale niewiele brakowało i on by strzelił. Coraz trudniejsze są te pojedynki. Chociaż nie tak źle było nawet. Okej, mogę już kupić nowy pistolet? Nie, muszę rozwalić kogoś z czwartej rangi. No to nic, trudno. Ciskamy z tym. Noże. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze raz nożami porzucać. Bo to bez względu na rangę to i tak tyle samo się zarabia. Elegancko. Środeczek. Troszkę wyżej. O, to jak teraz trafiam, ale pięknie. Ej! Zapomniałem, że on opada. Zapomniałem, że on jednak tak aż szybko nie opada. No! Nie wiem, do czego on się, jak się on tam wbił, ale niech będzie. Nie no, ja chcę zarobić jeszcze do tej stówy mieć. Yeah! Jest 101. No, to też nie było za dobre. I ostatni rzut. Elegancko znowu dyszka wpadła. Teraz mógłbym sobie kupić tą snajperkę. I sobie ją kupię. Co się stało z hajsem? Zbugowała się gra. Jestem świetny. A true cowboy must know how to use this new lens rifle. Find the targets and shoot them down. Okej, no to porozwalamy. Są takie małe właśnie cele. I mamy je rozwalić. Tylko najpierw trzeba je znaleźć. A szukanie ich nie jest takie łatwe. Ale nie wiem jak się tu, nie pamiętam jak się tu zarabia, czy dużo, czy mało. Ale to jest bardzo fajne, takie przyjemne. Znaczy zależy też co kto rozumie przez przyjemne. O, tu jest. Ej, schował się już. No bo tu się ten celownik też trochę rusza, więc nie jest tak łatwo trafić. Szczególnie go oni zaraz znikają. Tu jest. Nice, schował się już. Tu? To nie wiem czy on się... No kurde! Jaki spanikowany. Ja tutaj... O! Jest! Środeczek. Teraz gdzie? Tutaj. O, ten 17 dolców. Na tym się troszeczkę zarabia więcej, więc... To jest spoko. No, dwójeczka. Nie wiem, jak nie trafię, to coś tracę, czy co? No, znowu 2,20. O, tu jest. Chyba się schował, no. Tu się dopiero pojawił, to go zdążę ubić. No. $1,20. Tutaj jest. No, to ciężko jest dopatrzeć. Więc oni też mają tam różną cenę. O, 2,60. No i już się schował. Tu jest. Tylko czy on się pojawi dopiero? Jest! Zdążyłem jeszcze. Już się chował. Ten się też schował. Dobra, tu co? Tu jest ziomek. 32 dolce już zarobiłem na tym. Nieźle. Już bym chciał skończyć. Aha, u góry mam czas w prawym rogu. Dobra. No to jeszcze... Czyli ile sobie trafimy, tyle zarobimy. A to nam się nie traci. No i to jest bardzo fajne właśnie, te takie dodatkowe eventy.
No to spróbujemy sobie pocisnąć tego mocniejszego typka. Ojejku! Co gość jest szybki. To się źle skończy. Albo i nie, może dam radę. 105 HP. Oje, wygrałem. Ale będzie tak trzeba wyłożyć hajs na lekarstwa. Dobra, 70 dolców mi zostało. Sprzedaję sobie ten pistolet. Kupuję nowy. Mógłbym też się szarpnąć na lepszą amunicję i tak też zrobię. No i ciskamy teraz. Będziemy mordować jak tylko się da. Ready? Dobra, to było dla mnie, ale i tak spoprałem, bo miałem bliżej tarczy, więc miałem dużo większe szanse. Dobra, ten pistolet jest szybszy, więc szybciej się podnosi. Jaki w ogóle, tak jakiś podkręcona była chyba. 80 dolarów. No nic, mogę sobie kostki kupić, żeby było. Zobaczmy, jak kostki działają. Beyond the lower or the high guard eyes, careful, you could lose all your money in there. Aha, bo to jest... dwa wyżej. Dobra, niekoniecznie wiem, o co chodzi z tą grą. Your dice. Czy dwa wyżej. Draw. Aha, że tyle samo. Dwa w dół, że dwa niżej, ale kto będzie miał dwa niżej? You win. Aha, moje jest niższe, że będę miał niższe. Aha, obstawiam, czy będę miał niższe, czy wyższe. No dobra, no to dajemy, że wyższe. Teraz. Oj, chyba przerżnę. Dwa i dwa, dwa, dwa. Yeah! Znowu wygrałem dwa dolce. Znowu będę miał wyższe. Trzy. Jeden. Nie, to już teraz nie. Teraz już przerżnąłem. Dobra, jeszcze raz. Teraz, że będę miał wyższe. A dalej delikatnie dwa dolce tylko. No, to teraz chyba wygrałem. No. Okej, to sobie zaszalejmy. Piątkę, żeby miał niższe. O, w mordę. Nie! Przerżnąłem, jestem na minusie. Dobra, ja wychodzę. Jak już zaczynam przegrywać, to wychodzimy. Co, nie mogę wyjść? Jak się tu wychodzi? O, lol. To jest jakaś ilość tych, czy co? Aha, tam jest quit. Dobra, to jeszcze raz. Że wygram. No, chyba wygrałem. Dobra, wychodzimy. Zarobiłem w sumie. To dobrze wyszło. Ciskamy teraz na pojedyneczek. Start. Aaaa! Nie zdążyłem kliknąć. O, skupany! Co klika szybko? A! False start. Kolejna runda. Dobra, pierwszy, ale niewiele brakowało. Próbujemy jeszcze raz. Yeah! Bill Cody, go down. Uleczymy się. I kolejny. Kolejnego trzeba troszeczkę szybko tutaj hajsu zarobić. Na kolejny rewolwer. Raz. Dobra, jeszcze raz. Ja mu nie tak. Ja tak mu nie pozostawię tego. Ja muszę go rozwalić. Aha, chyba nie mam amunicji. A jakże. Dobra, ciskamy. To jest wejściowe 30, więc to jest takie, już nie jest takie wesołe. Jest, pierwszy strzeliłem. Dobra, teraz mu coś zrobiłem przynajmniej. Będę go tak troszkę obbijał, żeby się wykrwawił. Ale zapewne tak się nie stanie. Dobra,
Mocniej trzeba przyrżnąć, raza padnie. 79 dolarów. Wszystkie chyba sobie zrobię tutaj, bo to hajs. On fajnie pokazuje te puste kieszenie. A, runda dla niego. O, w mordę, znowu przegrałem. Jakbym miał w ogóle kolejne robić, jak ja tutaj nie mogę z tym przegrać, wygrać. Ready, steady. Go. Ah! Świetnie. Dostał w czerep, dobrze. Kurczę, strzeli wcześniej. A, false start. Jak się myszka ruszy, to false start się robi. O, w mordę, chyba to przegram. No to już tu trudniejsze, to już jest tak na spokojną grę. Albo można też próbować. Okej, tak się muszę uleczyć. 70 dolarów mi zostało i brak amunicji. Cała poszła na te dwa pojedynki. Okej, lecimy z kolejnym, bo później już nie będzie z kim. Dobra, chycił. Tam od razu false start. Miał chyba... Nie, na równej odległości było. Ale wygrałem tą rundę. No i dobrze. Dobra, ciskamy teraz wyższy szczebelek. Ojejku, 45 wpisowe. To już nie jest takie wesołe. Dobra, pierwsza dla mnie runda. Ale blisko było, blisko, za blisko. Wow, no ten lepszy rewolwer. Kurde! Dlaczego ta tarcza była dwa razy bliżej niego? Ale stać mnie jeszcze, żeby raz. Nie muszę dorabiać sobie hajsu. Dlaczego nie? Nie możesz szybciej tą ręką ruszyć. O, dobra. Teraz git. A, 150, dlaczego on takie wielkie? Aha, to już chyba zginąłem ogólnie, tak mówiąc. Więc sobie chyba postrzelamy ze strzelby. 17 minut, czy nie? Tak. Gdzie oni są? Tu się pojawił. Muszę jakoś 45 dolarów wyłuskać. Tu jest. Dobra. Tu siedzi mały gad. Teraz tutaj. A gdzie nie jest? Przez... A, średnio to... Nie, no cały czas tu jest. Albo dwa razy wyszedł w tym samym miejscu. Takiego joke'a mi zrobił. Świetnie. Trzeba by w środek ładować, wtedy dwa razy więcej można zarobić. Jak się nie schowają. No, nie będę chyba tak celował. Sobie odrzut jeszcze sam robię, co za mózg. Znowu nie trafiłem. Dobra, raz w ryj. Dobra, jeszcze nie zdążył się schować. Dolar 60. Kolejne, teraz 2 dolarki. 2,60 po raz drugi. O, tu jest dwóch. Ale drugiego już nie zdążyłem. Dwóch, dwie tarcze, a nie dwóch. Elegancko, hajs się zgadza. Jeszcze 20 sekund. To jeszcze trochę hajsu na trzepie. Dobra, coś tu jeszcze, tam, dobra, ten się pojawi dopiero, to w niego PC, bo jakbym tamtego wziął, to bym, bo miałem z prawej i z lewej, jakbym tego wziął z prawej, to bym ani z prawej, ani z lewej nie zastrzelił. Tak to przynajmniej jeden. Okej, time's up, ale 43 zrobiłem, stać mnie na medykamenty. I mogę próbować jeszcze raz, tylko teraz sobie wezmę innego ziomka, tego, bo tamten jest brzydki. Tylko mogę szybko paść, bo mało życia. No właśnie. No, więc całej gry mi się nie udało wam pokazać.
ale czas nagli, za dużo już tak za długo to trwa, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnych filmikach z gier przeglądarkowych i innych moich produkcjach.